Ty ze mnie kupek! Może dawno by z babą pod pierzyną, a z kiedy czorby po co? Szylak by to trafił, no zaraz. Zaraz, mówię wyraźnie. No na co ty czekasz, Pulio? Na ranne wróble? Zmordowani my z roboty, że niech ręka boska broni. Koleżanki i koledzy, otwieram posiedzenie Miejskiego Archiwum Frontu Narodowego. Maczakowa, widzę. Widzę podniesioną rękę. Udzielę ci głosu, ale bądźże trochę cierpliwa. Panie przewodniczący. Z takim porządkiem dziennym. Po pierwsze, aktywność na bazie oświaty i kultury, znaczy się w naszej wsi. Po drugie, wolne wnioski. Pasuje? Co on powiedział? Aktywność na bazie? Na jakiej bazie? Ale wymyślił, ty i kultura i oświata. My tu mamy swoją kulturę. Nena! Nenap! Nenap! A na diabła takie zadanie. Wprowadziłbyś ten porządek dzienny jakąś rekreację albo na ten przykład sport, żeby człowiek nie był od roboty jak bydle. A tak? Patrz jakie ja mam pazury! Jak się mordować, to za coś z sensem! Andzia! Może byśmy się napili, co? Andzia! Słuchaj no! A wyrzucony herbatę chce! Nie! No! Cierpliwość! Cierpliwości przecież mówiłem. Oświata i kultura. To nie jest taka byle jaka rzecz. Przepraszam, panie przewodniczący. To nie jest psu na budę. To jest postęp. Drodzy koledzy i drogie koleżanki, to jest cywilizacja. Pamiętacie przecież, że burżuzja przed wojną nie troszczyła się o oświatę na wsi i trzymała nas, ludzi prostych, w nieświadomości i ciemnocie. Jak baran. O, to, to. Co on powiedział? To baran! Ty jesteś baran! A dzisiaj nasza władza wprowadza oświatę na wsi. Wprowadza poczucie dumy wioskowej i wolność wprowadza. I narodizację, elektryfikację, polonizację, reprywatyzację i emancypację. Też wprowadza. I jeszcze inne kulturalne rzeczy wprowadza. I my musimy, koledzy i koleżanki, pomóc naszej władzy po tej linii. I że tak powiem, sami się oświecać. Koleżanki i koledzy. Wszyscy wiecie, że ja tam ani uczona, ani wykształcona nie jestem. Nie za bardzo ja ci się rozeznaję w tych przedmiotach kultury. Ani oświaty. Ale chciałabym ci ja tutaj taki wniosek przedstawić. Byłam ci ja 2 lata temu w stolicy. Tam kolega przewodniczący mnie wysłał. I jak wszystkie rzeczy pozatwiałam, to trzeba było załatwiać. Wszystkie papierki popodpisywałam, które trzeba było podpisać. Wtedy tam tamtejszy prezes, ten najgłówniejszy, tak do mnie powiada. No, koleżanko, pójdziesz ty z nami wieczorem do teatru. Gdzie? Do teatru. A co to jest? Teatr to taka chałupa, gdzie co wieczór przedstawiają. I co, ty tam poszłaś? No poszłam, no jak żebym ja nie, jakby kulturalnie czek zapraszam, no pewnie, że poszłam. Ludzie, co tam za cuda? Światła tyle, co w jasny dzień. No taka elektryfikacja. A no loda tyle, jakby z 5 wsi spędzić. Tak, a jak podniesie do góry taką kapę, to gień przepadnie. A jak się ten teatr nazywał? No czekaj, no. A coś mi się odmyka. Omlet! Chyba omlet! Powołajcie zespół aktorów. Zacznijcie robotę i dajemy przedstawienie. Kto jest za? Ręka w górę. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. A dlaczego twój tata nie pozwala ci się ze mną widywać? Naraziłem mu się? Przeciw.
Cię mi obiecał. No ale nie, nic mu się nie naraziłeś. On nawet namówił profesorkę, żeby tobie dała tą rolę Amleta i Bukary przekonał, który na początku był przeciwny. No, on już taki jest. Nie chcę, żebyśmy spotykali się przed ślubem. Jo, zostań. Będzie nam dobrze razem. Ty Amlet, ja Omelia. No jak? No jakoś tak nie bardzo. Co powie mój stary, jak się dowie? Będzie miał prawo w Gelen na to. A co powie mój tatulo? Na to, żeś odszedł i nie zezwoli na ślub? A wiesz, jaki on jest? Jak coś sobie ubzdura, to już nie ma odwrotu. Jako. Tak bardzo cię proszę. Jak mnie kochasz, to zostań. Weźmy jeden fragment z pierwszego aktu. Scena między królem i Hamletem. Strona 17. Proszę, panie przewodniczący, czytajcie, jesteście królem. Stąd. Godzin pochwały Hamlecie, ten smutek. Skutek. Którym oddajesz cześć pamięci ojca. Ale nabroił, ale namieszał, ale naplątał. Czy on nie mógł naszym językiem normalnym powiedzieć, dobrze, że o swoim tatusiu pamięta. No od razu przecież, każdy rozumie. A tu zobacz. Wstydź się. Jest to grzechem, przeciw naturze, przeciw niebu, przeciw zmarłemu nawet. Jest to na ostatek wbrew rozumowi. Ja tu nijak nie tak jest. No ja też. Nie, ludzie, no. Gdzie czarny, gdzie biały? No bez przesady. A to rozumy, a to nieboszczyki, a to... Ejże, koleżanko psurko. Czy byście mnie mówili, że ten to, co to tu napisał, to taki niby wielki angielski, bo mnie się zdaje, że jemu siódmej klepki. Zdecydowanie. Mówiłam, że tekst jest trudny. Trudny. Jak co napisane, to ja czytam. A to nie jest trudne. To jest po prostu... To trzeba poprawić. Poprawić! Co poprawić? Wszystko poprawić. Szekspira mam poprawić? Od największego pisarza wszechczasów? No to... No nie, tego ode mnie żądać nie możecie. A czemu? Poprawić! Nie możecie? No to co, że on jest tam w tej swojej Anglii największy. Ale ja jestem za to tutaj przewodniczącym organizacji pozarządowej. I w tej konkretnej sytuacji to on was może pocałować w dupę. Przyjaciółmi jesteśmy ze styropianem. To ci powiem. Szczerze ci powiem. Choć nic mi do tego. Ale gdybyś mu nie obiecał, oj, miałby za swoje. A teraz co? On dziwny jakiś jest. Blady. Nerwowy. Po wsi lata? Po płotki zagląda? O, bracie, on coś tam kombinuje, on myśli! Nic z tym podejrzanego nie widzę. Ma chłopak problem? Ojciec z więzienia, co ty myślisz? Wiesz co? Problem. Tak, bo we wsi już ładniejszych dziewuch nie ma, tak? Musiał się zabrać za córkę aktywisty. On knuje! Tata, nie wiesz! Jogo taki nie jest, on do nikomu krzywdy nie zrobi. Cicho bądź mała, nie wtrącaj się. Patrzysz na niego nie oczami, ale przez spódnicę. Na najświętszą panienkę tata nie wiesz. Moja nieszczęsna, za mąż już nie wyszła. Przestań jęczeć, nie lamentuj. Wszystko zbadamy, odkryjemy prawdę, wtedy się wyjaśni. O, tak jest. Słuchajcie, on... To właśnie trzeba zbadać, gruntownie zbadać. Jakby tak oni razem ze sobą,
i ona by go tak troszeczkę tylko wybadała, żeby on troszeczkę tylko tą parę puścił. Ho, ho, bracie, a jakby tak jeszcze i gruntowniej, i w tej, we w te. No, bracie. Ale tata, ja nie mogę, nie umiem. Trzeba. Nie um. Jak trzeba. Robisz, kochanie, to co trzeba i jazda. Na początek tak. Mój śliczny, mój drogi Joko. No. A co ty tam myślisz w tej swojej główce? No. A co ty tam... No czekaj no, ale jakby tylko trochę pary z gęby puścił, to ona znowu. Oj, mój kochany, mój najdroższy Joko, a co ty myślisz o władzy? No bo gadam ci, nie strzymałby, no po prostu nie da rady, no. Pozwól mi, bracie, fletu twego spróbować. Doprawdy nie umiem z niego dźwięku wydobyć. Jak mnie kochasz, mości książę, przebieraj po tych dziurkach paluszkami. Weź ten koniec do ust swoich i dmuchaj. Możesz mnie mieć za jaki chcesz instrument. Możesz mnie nawet dmuchnąć, ale zagrać na mnie nigdy. Brawo, panowie, macie prawdziwy talent do grania o flecie. A czy my tu przedstawiamy wyzyskiwaczy narodu, czy co? A dajcież nam ze dwie no góra, trzy szklaneczki pełne? Niech ludzie zobaczą, jak się żyje na koszt narodu. Jeszcze tego, dzięki! Wiedzą tak. Chyba sam Pan Bóg ci podpowiedział. Bo. I tutaj Kościorek, wiesz, tam też pobłogosławi. Na swoje owce paźnijak, a co dopiero przedstawiać. Nie potrzeba cyrulika, kiedy gardło dobrze łyka. Ajajajaj, tak na próżny żołądek. Andziu, dziecko moje, biegnijże do gospody i przynieś kosz z zakąskami. No, tylko chleba mi nie zapomnij. Andziu, jeszcze dwie cebulki. Tak jest! I niech ludzie i publika widzą, jak się żyje na koszt narodu, kiedy klasa pracująca potem się oblewa. Ludzie to wszystko wiedzą. Nie martwcie się, koleżanko szuflerko. Jak ja kieruję przedstawieniem, wszystko będzie jak trzeba. No wy jesteście władza, no i wy decydujecie. I dlatego zawiaduję, co byśmy se zaśpiewali. O! Czego pimy, bracia, póki czas? Dał już na kurwę, tuje dzisiaj nas. Dlatego pimy, bracia, póki czas? Dał już na kurwę, tuje dzisiaj nas. Dlatego pimy, bracia, póki czas? Dał już na kurwę, tuje dzisiaj nas. Gościcie się jak prawdziwe państwo, a nam też sucho w gardle. No, sami panowie kierownicy. A równouprawnienie to co? Ty, Iwan, przecież my tutaj przedstawiamy monarchię, a ty śród pracujący. No. Tak więc my świętujemy, a ty ino się oblizujesz. To jest to.
braci, zjeść pieczeń tłustą z białą kapustą. Podróbkę nerki, jawnie serdelki, serii paprykasz, a potem znikasz. A potem od nowa winka skosztować, kielich wódeczki dobra spróbować, a na ostatek nieco słodyczy, nim znowu kałdą z głową zakwiczy. Za rok, za chwilę, do oko, wesoło, wygrę, bawcie, bawcie, będzie noc, przepisy, paradzie. Co to? Co się stało? Jak to? Kto zgasił światło? To nie koniec przecież. Światło. Światło gdzie jest? Światło. Światło. Zapalić światło. Więcej światła.